Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Drek85, razem ze mną jest GC. Hej. A to jest nasza wspólna seria z gry The Sims 4. Tak, z lekkim opóźnieniem. Tak, no troszeczkę się sprawy pokomplikowały, ale już jesteśmy, nasz odcinek będzie spóźniony, ale będzie. Jest, to jest najważniejsze. Tak, Steve tam przyrządza śniadanie, a reszta poszła do toalety. Tak, i się wyprysznicować przy okazji. No, skorzystam też z tego, że Steve jest zainspirowany. Świetle gwiazd. Dobra, to jest go już szczęśliwy. Skończył być zainspirowany. No, ale gotowanie ma dalej zainspirowane, więc jest okej. Okay. A właśnie, Steve gotuje garnek gulaszu obozowego. Cokolwiek to jest. No dobra. Stevie... Zjesz Weź samotnie. Co się tam będzie? Reszcie też już tam zaznacz, żeby wzięła, jak skończą. I ta znowu pogryziona, czy muchy z toalety? Muchy z toalety. Mikołaj jest święty. Weź porcję. Anastazja też weź porcję. Tak, dzisiaj wieczorem wracają już do domu. Tak, dokładnie. Może kiełbaski by sobie popiekli na grillu, na obiad. No mogliby sobie... Znaczy na grillu, nie na grillu, tylko na przy ognisku. No, dokładnie. Tam, wracacie już? Tak, biegną. No później Steve też wyjdzie troszkę do toalety i pod prysznic. Z okazji mógłbym w portfel, mogę go od razu wysłać. Wszyscy spokojnie zje i potem... No Julka cały czas w tym samym ubraniu, jakby nie miała innych. Widocznie takie jej się podoba. Możesz się tam przebrać ją. Kazać jej się przebrać. No ale to nigdzie najpierw. Mikołaj jest. Uj, aha. No pogryzienie przyszło. Rozmowa. Sztywna i... Ty nie rozmawiasz, tak? Ona. Ona woli zająć się jedzeniem. O, nudna rozmowa. No widzisz, ją to nie interesują takie sprawy. I ona też jeszcze do toalety potrzebuje, jak zje. Aha, no rzeczywiście. Jak ona zje, to skorzystasz. Nie wiem, czy Mikołaj też nie. Można sprawdzić. Nie, Mikołaj nie. Nawet nie. I ty się tam ten... prysznicujesz, tam korzystasz, bo już menu tam ci dałem. No, prysznicujesz się. Okej. Okay. Jak wiecie, to będzie chyba długo trwało. To jest ranek, więc... Te ranne ptaszki z was. Co zrobiły? A w sumie już można... My to mogę im pochować ten... To do Mikołaja. To damy Anie, to jej. To damy Steve'owi. Lodówkę. Juli możesz dać. A stolik do gier to zostaw na razie, niech sobie jeszcze pograją. No tak właśnie myślę, że można ich... graj w karty z... Mikołajem i Anastazją. No, że potem mogą coś zjedzą i mogą sobie usiąść. Czemu przerwali? No, Anastazja do toalety poszła. A to czemu nie idziesz grać? Pomóż do gry. Steve zobacz, czy już nie skończył. Steve też, więc Steve też może dołączyć do gry. Dobra, to wyrzucimy. To też. To też. Poza tym, że nam Julia nie zjadła. Ona jest najedzona. To można sobie jej też wyrzucić. Okej. Okay. No dobra. To jest tak, dołączył do gry. Tak. Dobra. Sobie ładnie tutaj grają. Weź ten kursor z tego krzesła. Już go nie ma.
Pokażę, co tam się u was rozwija. Jedyny porządni faceci siedli na swoich miejscach. No, bo... Mikołaj, co to by się rozwija? Jemu się chyba umysłowe rozwija, tylko nie pokazało. O, jest pokazane. A bo patrzę na Anastazję. No właśnie. Wam coś się rozwija? A im się logika. No i okej. Przy okazji... Pani Leśnicz. Leśniczy przyszła. No, sul. Wiewióry latają. Tam jakieś robale latają. Widzę. Obowadu. Steven? Steven niech się połapie. No jak chciał od stołu, to niech się połapie. Idziemy do tego pustelnika, czy nie? Skończyli grać. Można by. Czyli o, a nas Julia się przebrała. No widzę właśnie. No czyli tak, mapka, nie? A kim jedziemy? Bo kim my tam ostatnio byliśmy? Julią czy Steven? Bo to tu Julią byliśmy. To weź niech Julia jedzie tylko sama. To okej. Lubisz babeczki? My też je lubimy. Aha, dobra. Uroka babeczek. Okej. No można byłoby kupić Steve'owi fabrykę babeczek. No można by mu kupić, ale to... Nie trzeba by tam jakiegoś dużego pomieszczenia? No ona trochę duża jest. No to w sumie poczekamy, aż się pojawią piwnice może. Pod koniec marca, bo właśnie miałam mówić, pod koniec marca pojawią się piwnice, to kupimy fabrykę babeczek. No, wtedy się porobi ten odpowiednie pomieszczenie i będzie spoko, nie? Fabrykę babeczek, to można będzie wsadzić ten stół rzemieślniczy. Co tam jeszcze? No w sumie tyle, nie? Jakieś tam klamoty. No, dokładnie. A jakoś tam urządzimy piwnicę. Dokładnie, dam radę, tylko będę trzeba znowu troszkę kaski zebrać. No, a mało mamy? 37 tysięcy? No, mało mamy, no. Jak zaczniemy, jeden dzień urlopu został, okej. Okay. Ja wyczyszczę tutaj te powiadomienia też. Znajdziesz tą... Okay, ja się tu zapozuję. Znajdą gdzieś... No, come on. Że jakieś robale po drodze znajdziesz. Drugą stronę. Nie, w drugą stronę, w sensie, że naprzeciwko tej jakby tych łowisk. I na dół. No na lewo bardziej. A właśnie teraz na prawo. Na prawo, nie na lewo. Dobrze, no kierunki mi się troszkę mylą. Przy tych skałach gdzieś. Patrzę, zaraz zamierzę. Spokojnie. Bardziej na prawo jeszcze. Ojejku. Jedź cały czas tu brzegiem. O, jest. Okej. Julia, badaj. Przyjdźcie się troszkę, żeby się dotarła do nas. I wróciła do swoich ciuchów. No. Mieli ulubione ciuchy, przez to w nich chodzi. Mogliby naprawić ten błąd, że gdziekolwiek jadą, to idą, to się przebierają od razu w to pierwsze ubranie. Usuwanie wyżynach, otoczona gęstwa... Iść naprzód. Dobrze. Idę naprzód. Znaczy Julia idzie naprzód. Jak byliśmy tutaj Julią, to już nie powinno jej się to... Przejść. No, chyba tak. No zaraz będziemy wiedzieć, czy na pewno tak, czy... Raczej o tu była skałka. Kontynuuj. Nie, co ty chcesz mi spać? Zaraz niedźwiedź by ci ją zjadł, jakby przespała się. Idź w stronę Sima. Tak. Udało nam się. Okej. Dobra, droga prosta. Myślę, że już teraz ją też znacie. Już drugi raz, że tam jesteśmy w sumie. No właśnie nie pamiętam, chyba Steve'em jednak byliśmy. No możliwe, że tam Steve'em chodziliśmy. Bo w sumie ten drzewo i ta grota nie pojawiają się później drugi raz do wyboru te. No to dziwne. Wydawało mi się, że Julią byliśmy, ale no może okej, może właśnie byliśmy Steve'em i przez to tak to wyszło. No może się jakiś błąd pojawił. Może. To wiadomo, że różnie bywa. Może po jakiejś aktualizacji po prostu
zresetowało. No, dokładnie. Ra. No, wiem, że się kończy ten urlop, nie musisz mnie o tym informować. No i tutaj trochę pozbieramy. Już widzę świetliki. Gdzie? Ma to jak świetliki w dzień. A, tutaj. Tak, powiem, że to jest, że to raczej jest tutaj akurat błąd z tymi świetlikami. Nic tak, innego, bo wcześniej się nie pojawiały. No właśnie wiem. Co? Tylko te świetliki niech sobie złapie. Tutaj mi pozbiera. I przejdźmy tutaj. Tu jeszcze coś jest? Weź pauzę wyłącz. Okej, wyłączam pauzę. Tutaj nie ma nic. A nie, tutaj. Są grzyby. Gdzie są grzyby? Aha, tutaj są grzyby. Nie tu. Tam przy tej pietruszce. Tutaj. No. A nie da się. Ale... Nie, próbki nie. Nie zbieraj tej próbki. A może ona, wiesz, już tutaj zbierała i dlatego tego nie ma. No może. Nie, tylko co tutaj mamy? Nie, to już coś może wygrać. No. Ojejku. To pan mnie ogarł. Dobra, niech sobie z pustelnikiem porozmawia. Poczekaj, zaraz. Ale nie wchodź w skały. No, staram się nie wchodzić, ale... Wszystko mi to idzie. Zim. Czy to jest pustelnik? No chata jest. No, może jest, gdzieś no. Poszedł. W pustelniku? Nie, dać. Może gdzieś poszedł. Może, to zaraz go może zamierzymy, jak będziemy... Łowić rybki. Znaczy krowokwiaty. Tutaj jest dobre miejsce na krowokwiaty. No to chyba już wszystko pozbieraliśmy. No to mi się wydaje, nie pojawi. Że... Wydaje mi, właśnie, wydaje mi się właśnie, że tutaj byliśmy... Zaraz pójdę do łowiska. Wydaje mi się właśnie, że tutaj byliśmy... O, jest pustelnik. Pusteliczka. Co tyle? Aha, skałka. No, a potem... Wesołe. Albo zabawne. No nie wesołe. Bo wszystko jest, nie ma co ten. Nie tak. A że udaje się zaprzyjaźnić. O, przebrała się. Święta, czym jesteś święta? Sycha z mus. Ojejku. Druga strona i sam odniczka. Dobra, teraz... Wyrzuć to z siebie. Następnie... Rozmawia o zielarstwie. I rozmawiaj o... No fajnie ze sobą rozmawiać, stojąc do siebie tyłem. O najnowszych grach rozmawiaj. Tak, ona na pewno. No właśnie. Ale okej, o technikach fitnessu też możesz pogadać. Na pewno ten. Poudawaj osobistość. Trochę jej może podniesie się ta rozrywka. Osobistość, tak. Potem tak, więcej opcji, przyjazne. Będzie kreatywnymi pomysłami. Przybliż to trochę. O właśnie. Następnie, no, widzę, że w pewnym kierunku to wszystko zmierza. Znudzono. Pokaż strój. Bardzo ciekawy zresztą. Takie opcje przyjazne. Narzekaj na nutę. Na pewno. O. Weź coś zabawnego zrób. Zabawne. Jakiś dowcip. Zartuj o politykach? No. I będzie? Jeszcze dwie takie interakcje, żal. Zabawne. O, zartuj o moim. Dwie opcji. Zabawne. Popularne, pewnie niech będzie. Więcej opcji. Przyjazne. Więcej opcji. Pochwal... Popraw humor. Jezu, jak ona się wygina. Okay.
jej chyba ten włosy zmienię, to uczesanie. W tym uczesaniu ona tak grubo wygląda. No, bardzo możliwe. Pochwal sztukę. Żadne rzucone spojrzenie. Więcej opcji, więcej opcji. Mówię o zainteresowaniach. O, tam było o zielarstwie też. Jeszcze raz w tym zielarstwie. To tutaj monitoruj, czy ten tak, tego nie pominam. A jak, o zielarstwie. No, prawie się zaprzyjaźniły. Więcej opcji. Przyjazne. Tu się gra tymi pomysłami. Tutaj... Rzuć szalone spojrzenie. Zrób to. Nie ma. Zapytaj, jak minął dzień. Angie. Zaproś. Zapytaj, jak minął dzień. Okej. Co ty chcesz? Teraz, Julia, naprawdę. Pustelnik nie ma komputera. Komu to przypada? No masz tu już szalone spojrzenie. Oj, to trzeba wracać, Julia, bo pozbierać trzeba rzeczy. Aha, to po prostu nie stoi tam zostanie do zabrania. No i te krzesełka. Mówię, no to już mówię. Julia jest podjęta. Dobra, Julia, pożegnaj się. No, weź jej skasuj, bo ona się będzie nieskończoność rozmawiać. Masz? Pracuj nad pisaniem utworów. No, ona może pisać utwory na pianinie. Jaka podmięta. Czy tam fortepianie. Całki. No i co z tego, ale musimy zebrać te... Wiem, że musimy zebrać te wszystkie rzeczy. Więc będziemy... To zastopuj, jak się załaduje i pozbieraj to. I wracamy do cywilizacji. Koniec lasu. Na jakiś czas. Tak, dokładnie koniec. W razie wakacji. Może jak dzieci dorosną, to sami sobie Julia ze Steve'em przyjadą. No, zobaczymy. I co jeszcze? Teraz muszą się trochę pouczyć i tak dalej, popracować. No, Steve musi trochę na obrazów pomalować. Tak, dokładnie. Rachunki trzeba zapłacić. No trochę. No wiesz, to już jest pierwszy wydatek, więc... a kasę trzeba zebrać, bo jak będziemy... Jeżeli wejdą te piwnice i będziemy je budować, to jest muzyka. Więc... jest pauza, okej. Okay. Pauza, no, powiedziałem. Włączyła się pauza. Oj, dzieci się ściskają. Wiesz, że można szczytować chyba ten ognisko i... ten tor do rzucania podkowami też zebrać do wyposażenia? To jest tak, Mikołaja. To wszystkie od razu do jednej osoby trzeba było dać, a nie... Widzimy. To do Steve'a damy. Mikacha. I to też damy Steve'owi Mikacha. Zobacz, weź kliknij na ognisko. No, można schować. Mówię, można szczytować. Tak samo z torem. Nie. Nie, tor nie. Dobra, ale ognisko można. Grilla pewnie też. Nie, grilla też nie. Dobra. No, ale nie będziemy kraść. Nie jesteśmy tacy nieładnie kraść. Niech sobie jeszcze trochę pogadają ze sobą. Julia biedna, zmęczona, bo ze statem to oni mają kiepskie relacje. Przynajmniej Anastazja chyba. Ja wiem, że jesteś podjęta. Jeszcze chcę pograć, podpisać. Ja wiem. No tam weź im jakieś interakcje zaznacz. Niech robią. No dobra. Więcej. Entuzjazm się spodziewam. Nie, to się poczuje poziom. A zobacz, czy złośliwych mają już jakiś psikus w szkole mogą zrobić. Chyba to stań się partnerem w zbrodni trzeba najpierw. Weź to, stań się partnerem w zbrodni. Dobra, zacznijmy trochę.
Oj, No Anas. Aha, i... bo ona ma chyba cechę dobra i dlatego nie może. Ten będzie się oburzało o to. O. Czy po jakiemu Steve dostał awans? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że... Oni zdają sobie z tego sprawę, że on miał dzisiaj wolne. Ale awansowali go. No dobra. Teraz przekazuj trochę kasy, przyszło nam pasudyjny obraz idealny i wyszukuj materiał... Fuj. Tak, wyszukuj materiał w sztuce używając komputera. No. To może zainspirowane się dzięki temu robić. Aha, no okej. Dobra, to zamknijmy. A ten z tą gliną przyjechał. O, co on tam wylepił? To był czajniczek. Pokaż teraz Steve'a. Tak, dokładnie, co on tam potrzebuje. No on teraz to będzie mieć szybko. Teraz będzie awans, awans za awansem. Jak on ma maksa, na maksa już prawie, że to malowanie, no to... Julia, no wiem, że jesteś śpiąca, no co ja ci poradzę na to? Zobaczmy jak... Steve jest pobudzony. No o co chodzi? Pobudzony czy wystrój? No, rzeczywiście. Bardzo pobudzające. Nie, o co chodzi? Zaraz do domu. Dokładnie. Jeden, zero. Dobrze. Nie wiem, tak szczerze, ale chyba jeszcze godzina. Dobra. No co, będą stali przy tych podkowach. Będą nie mają torówek. Innego to roboty. Tak, się będą bawić. Będą grać. Anuluj zakończył. Anuluj zakończył. No to, moi drodzy, wracamy do domu, do czarnej rzeczywistości naszych Simów. Tak. Znowu będzie męczenie Steve'a o malowanie obrazów. To się kiedyś nazywał wyzyskiem. Tak. Julia na pianinie będzie grała. No i na skrzypcach. No, bo... nie, na gitarze. Czy tam na gitarze, bo musi ten te dziesiąte poziomy, czy tam któreś pozyskiwać. Tak, do moglibyśmy zrobić przerwę na chwilę. Znaczy, jak przerwę? No, cięcie na chwilę. A, no to poczekaj, sekundę, robimy cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. Po krótkim cięciu. Tak, przy okazji i teraz... wrócili. Tak, to szukać dokładnie w opinii. Jak biedna Julia. Weź ją tylko do toalety, wyślij spać. Ale ja przecież ustawiłem kolejkę. Czemu się teraz... w magiczny sposób skasowała kolejka, którą przed chwilą ustawiłem. No i ja cię kręcę. Śpi. Łóżko jej skasuj. Jak łóżko jej skasuj? Aha, łóżko mam jej skasować. Dobra. Dobra, no, łóżko zostało, a cała reszta się skasowała. No, mniejsze o to. Mikołaj, ty pójdziesz, otwórz lodówkę i weź porcję. Dobra, teraz ta tak. Lodówka się popsuła. Zobacz na Mikołaja. No. Dobra, to ja wyciągnę to jedzenie na wierzch. Bo teraz już tak już nic nie stworzymy. No nie, już nie będziemy kolejnego cięcia robić. Tak, dokładnie. Więc Mikołaj, weź porcję. No, chyba muszę chwilkę poczekać. A nie, bo oni mogą wszyscy, jak jest wyjęte, to nie poczekają. Aha. Aha. Super. Chwilkę, ja sobie zapozuję. Weź porcję. Tak, bo ty miałeś taką potrzebę. A Anastazja... Anastazja jest dzieckiem szczęśliwym, niech skorzysta tak. Z toalety i się bawi. Na drabinkach na przykład, albo to nieszczęsne pisanie na klawiaturze. Tak, niech ogarnie. To już możemy w sumie tak odpauzować. Skorzystaj, Ana. A, i graj... nie, pisanie na klawiaturze. Tak, chyba jeszcze jej zostało, zobacz. To było tutaj. Tak, bo jej godzina została tego pisania. Znaczy, Steve jeszcze toaletę mu zaznacz. Steve, dobra, skorzystaj. I ogólnie możesz wyczyścić. Jak to ci pozwoli zrobić.
Może byśmy im pokojówkę zatrudnili. A następnie. Namaluj pejzaż. Przyjechał z wakacji, to może namalować pejzaż. Może coś nowego namaluje. No, dokładnie, dokładnie. Mikołaj, ty w ogóle co potrzebujesz? Ten to poziom umiejętności kreatywnych. Czyli mógłbyś też rysować. Rysować. Czyli zrób jeden rysunek. Rysuj. O, jesteś nawet zainspirowany. Ludzie. Tak, zainspirowałeś się, więc jest C. Teraz ujdziemy to chyba. Aha. A następnie, jak narysujesz, idź spać. Anastazja tą godzinę niech wbije i też niech idzie spać. Tak, dokładnie. Albo jeszcze niech sobie zje ten sernik też. O ile się nie popsuł. No może się nie popsuł, bo... Jest, osiągnęła. Dobra, skasuję to pisanie. Dobra, Anastazja, koniec z pisaniem. Co ty potrzebujesz? 10 poziom umiejętności motorycznych. Ojej. Pokonaj drabinki 3 razy. Ojej. To będzie taki wynik w grze polegający na pisaniu na klawiaturze. Gdzie? Komando klawiatury, czy coś takiego jest tam, jak weźmiesz graj w grę. Okej. Teraz tak. A, jak zjesz, patrzę na twoje potrzeby później. Później twoje potrzeby są ok. Więc możesz iść później spać. A młody czemu stoi? Nie poszedł spać? Aha. No bo młody jeszcze rysuje. Jak chcesz rysować, to pójdzie ten. No Steve tutaj się nie musi coś zbytnio wycinać. Zrobimy to za nich. Anastazja, niech weźmie ten sernik i schowaj go do lodówki. Tak. No właśnie na to będę czekał. A żona go się sama. Dziwaczki, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Zmierz ręce i zaraz będziesz to czyścić. Tak głowa. A czemu? Nie miałam mówić, czemu się woda leje. Zobaczmy na Mikołaja. No kurczę, tak brakło. Weź go mu skasuj jeszcze jeden rysunek, nikt nam mówi. Tylko musisz ten schować. Schowaj. Dobra. I rysuj ludzi. Nie jest zainspirowany, to powinno mu to szybko pójść i teraz i spać. Tak, ale sobie życie po... O, jest. Pięknie. Teraz tak, graj na instrumentach łącznie przez 5 godzin. Jej, osiągnął 10 poziom Steve. Mistrzem sztuki, o. Steve może teraz także mędrować. O. No dobra, nevermind. A mogę wypełnić teraz wyraźną aspirację. Tak, co my to mieliśmy wziąć? Poczekaj, wiesz co? Tutaj wziąłeś na Mikołaja. Musisz mieć... No Steve. No, to czemu ci się pojawiły dziecięce aspiracje? Dobra. Na pewno nie geniusz muzyczny. Może teraz książki niech zacznie pisać. Mówisz? To jest na pewno... Aha, nie domyślę, to jest na początek jak mi biorę, tak? Kliknij jeszcze raz na to. Tylko nie na... Dobra. Dwie książki piszesz przez jedną godzinę w stanie zainspirowania. Warto poziom umiejętności literackie. Daj 10 książek. No czyli można mu to... Zaraz 25 tysięcy na... co? Tantiema. Na tantiema, gdzie wydano książkę. Ale nie doczytam. Chyba, że jakąś inną. Tak właśnie myślę, co ten... Kurczę, no ciężko jest coś. Popularność na bank, nie? Fortuna. Fortuna też nie, bo to są trudne. Chociaż tu masz no. Zgromadzić 10 025, następne jest ile? 75 i na końcu zarobić. No ale w dzień 200 tysięcy będziemy mieć na zgromadź końcu. 50. Zarób. No, to... Aha, zgromadź 50. No, zgromadź 50. No można mu to wziąć. No weź. W sumie to też nie będzie takie trudne do ogarnięcia. No już, któryś etap osiągnął. No już został mu ostatni etap. Git. Mój drodzy, tak to się robi. No czyli 50 tysięcy musimy zostawić. No to w czym problem? 4 obrazy i będzie 50 tysięcy. Mikuś.
Dobra, Mikołaj, niech skończy obrazek, idzie spać. No, dokładnie. I Steve też chyba już spać, jak skończy obraz. No to tak średnio mi się tam... Nie, tych średnich to takich nie. 1800. Wydaj do galerii sztuki. Okay. I spać. Tak. I teraz, drogi, połóż się w ogrzonki i w kimę uderzaj. A my ogólnie chyba będziemy kończyć. Znowu jeden dzień? Znowu jeden dzień, bo jest 30 minut już odcinka. No to jeden dzień. Nie będziemy przeginać. No teraz jak już jest czwórka streamów, to jest ciężko zrobić dwa dni. Tak, dokładnie. No ale przez to też nie jest tak źle. Myślę, że wam się to podoba. No cóż, moi drodzy. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli macie odcinek z podłogą, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasze kanały, dajcie linki do ulubionych, docenicie je znajomym. A także jeszcze raz dzięki za uwagę, no i cześć! Pa!